Cześć! W tym odcinku pokażemy, jak w prosty sposób skonfigurować moduł Wi-Fi oraz aplikację AC Freedom z klimatyzacją Sevra i AUX. W tym przykładzie posłużymy się popularnym modelem marki Sevra, czyli modelem J-Smart. Sposób konfiguracji wygląda tak samo także w przypadku innych modeli klimatyzacji Sevra oraz AUX. Na początek należy pobrać aplikację AC Freedom na swoje urządzenie mobilne ze sklepu App Store w przypadku posiadania telefonu z systemem iOS lub ze sklepu Play w przypadku posiadania telefonu z systemem Android. W opisie znajdziecie bezpośrednie linki do pobrania aplikacji. W większości naszych modeli moduł Wi-Fi znajduje się na przednim panelu. Podłączony jest kablem z końcówką USB, przez to wymiana modułu w razie awarii jest szybka i prosta. Przed uruchomieniem aplikacji upewnij się, że na swoim telefonie lub tablecie włączone są funkcje takie jak Bluetooth i lokalizacja. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacja pozwoli nam wybrać swój region. W polu wyszukiwania możemy wpisać swoje państwo. W naszym przypadku wpisujemy Poland lub szukamy w liście poniżej. Zatwierdzamy przyciskiem OK w prawym górnym rogu aplikacji. Następnie wyświetli nam się okno z możliwością zeskanowania kodu QR. W tym przypadku wystarczy użyć opcji Pomiń w lewym górnym rogu aplikacji. Po tym kroku wyświetli się nam okno z logowaniem do swojego konta. Jeżeli nie posiadamy jeszcze konta w aplikacji, naciskamy przycisk Zarejestruj się w prawym górnym rogu aplikacji. Zaznaczamy, że zaakceptowaliśmy warunki regulaminu i klikamy Kontynuuj. Następnie podajemy swój adres e-mail lub jeśli wolimy, to podajemy numer telefonu. W zależności od wybranej opcji otrzymamy wiadomość mailową lub SMS z czterocyfrowym kodem weryfikacyjnym, który musimy wpisać w aplikacji oraz utworzyć hasło do konta. Zgodnie z opisem hasło musi zawierać minimum 6 znaków. Następnie wybieramy region swojego domu. W tym przypadku wpisujemy Poland, jeśli mieszkamy w Polsce. Następnie wybieramy swoje województwo, miasto i zatwierdzamy. Teraz możemy dodać swoje urządzenie. Klikamy Dodaj urządzenie, następnie akceptujemy wszystkie zgody oraz przechodzimy do wyboru urządzenia. Wybieramy rodzaj swojego urządzenia, w tym przypadku klikamy Klimatyzator. Należy pamiętać, aby wyrazić wszystkie zgody, które aplikacja potrzebuje. W innym przypadku konfiguracja urządzenia może się nie udać. Wybieramy sieć Wi-Fi, z którą klimatyzator ma się połączyć. Uwaga, klimatyzator może połączyć się tylko do sieci w paśmie 2-4 GHz. W polu nazwy sieci powinna pojawić się nazwa sieci, która aktualnie jest podłączona z Twoim urządzeniem. Wpisujemy poniżej hasło do sieci oraz klikamy Połącz z Wi-Fi. Następnie wyświetlają nam się instrukcje do resetu modułu Wi-Fi. Jeżeli Twój pilot posiada przycisk Health, resetowanie modułu Wi-Fi następuje po 8-krotnym naciśnięciu tego przycisku. Jeżeli posiadasz jeden z tych pilotów, to aby zresetować moduł Wi-Fi, należy przytrzymać przycisk Cool oraz Plus przez 3 sekundy. A jeśli Twój pilot wygląda tak, to aby zresetować moduł Wi-Fi, należy przytrzymać przycisk Plus i Soft przez 3 sekundy. W przypadku posiadania sterownika naściennego, reset modułu odbywa się poprzez zejście nastawą do 16 stopni i użycie przycisku strzałka w dół 5 lub 10 razy w zależności od wersji sterownika. Po pomyślnym resecie modułu Wi-Fi przechodzimy do aplikacji AC Freedom na naszym telefonie lub tablecie i klikamy Połącz. Teraz czekamy, aż urządzenie połączy się z siecią Wi-Fi. Gdyby wystąpił problem z połączeniem urządzenia, należy wyłączyć urządzenie i aplikację oraz włączyć je i spróbować jeszcze raz. Jeżeli wystąpią kolejne problemy z połączeniem się, upewnij się, że sieć Wi-Fi jest na częstotliwości 2-4 GHz. Po poprawnym połączeniu wybieramy swoje urządzenie i klikamy Dołącz do pokoju. Wybieramy rodzaj pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie. Możemy dodać swój spersonalizowany pokój. Możemy teraz nadać urządzeniu własną nazwę. Jest to szczególnie przydatna opcja, gdy mamy więcej niż jeden klimatyzator. Klikamy Zapisz i nasze urządzenie zostało podłączone poprawnie.
Od teraz możemy używać aplikacji do sterowania klimatyzatorem, niezależnie od miejsca swojego pobytu. Aplikacja oferuje szereg przydatnych funkcji, takich jak sterowanie temperaturą, mocą nawiewu, ułożeniem żaluzji czy uruchomieniem dedykowanych trybów, takich jak tryb snu czy tryb osuszania. Możemy zaplanować harmonogram pracy klimatyzatora, aby działał automatycznie w określonych godzinach. Takim sposobem połączyliśmy klimatyzację z siecią Wi-Fi i skonfigurowaliśmy aplikację mobilną AC Freedom. Jeśli jesteś zainteresowany poradnikami z montażu i serwisu klimatyzacji i pomp ciepła, zasubskrybuj nasz kanał.